Witam Państwa serdecznie ze sklepu Fotomag przy stacji metra Stokłosy, gdzie spotykamy się, żeby rozmawiać o książkach, albo przychodzę tutaj, żeby czytać fragmenty swoich dawniejszych książek w ramach programu Kultura w sieci. Tak właśnie dzisiaj tutaj jestem z tym zamiarem. Proszę Państwa, napisałem takie opowiadanie, które mnie osobiście bardzo cieszy, dlatego że wzbudziło ono entuzjazm malarzy, pejzażystów, nie wszystkich, ale niektórych, którzy mnie rozpoznają, machają do mnie i uważają, że to jest coś, co warto odczytywać na wernisażach. Nazywa się to opowiadanie o malarzach trzeciorzędnych i jest przekorne bardzo, ale chyba warto je przytoczyć. Pochodzi oczywiście z tomu Basiak nie wziąć polskiej historii, tom pierwszy. O malarzach trzeciorzędnych. Uprawiany od dziesięcioleci kult awangard wszczepił ludziom w serca głupią wiarę w to, że jak coś jest ładne i budzi ich żywe zainteresowanie oraz szczere emocje, to znaczy, że jest artystycznie nędzne. Ciekawe bowiem są tylko te obrazy i rzeźby, na widok których człowiekowi chce się wymiotować lub w najlepszym razie skrzywić się z niechęcią. Tylko za to warto płacić i tylko to warto wieszać w domu na ścianie. W Polsce mamy jeszcze dodatkowy smaczek dodany do tej piramidy głupstwa. Ten mianowicie, że obrazy, na których widać cokolwiek polskiego, jakiś motyw charakterystyczny, dwór, bociana nad łąką, były klasyfikowane z miejsca jako kicz i nędza. Wyjątkiem był tu Chełmoński, który sławnym będąc za życia nie nadawał się, by w oparciu o jego malarstwo stuć i idiotyczne rozważania o formie. Tak to bowiem wygląda z bliska, że wszystkie te przemądre rozważania o aspektach formalnych, dobrych i złych dzieł sztuki sprowadzają się w ostateczności do tego, by zdeprecjonować sztukę mającą jakiś walor lokalny i podkreślić znaczenie tej, która jest rzekomo uniwersalna. Jest to prosta droga do punktów, które już dawno minęliśmy, czyli do uznania, że kocie odchody rozmarowane na desce do prasowania to wyraz triumfu ducha i intelektu twórców mijających się nowoczesnymi. Punkt ten, jak powiadam, mamy dawno za sobą, a artyści żyć z czegoś muszą. Dziś więc robią nadruki na koszulkach, sikają na obrazy religijne i zajmują się destrukcją, którą tłumaczą w różny sposób, ale przeważnie własnym nieszczęściem albo niezgodą na jakąś opresję. Opresję zwykle religijną, której to dopuszcza się na ich nędznych umysłach Kościół katolicki. Nie wiem, jak to dokładnie wygląda, ale warto by kiedyś zbadać procent artystów awangardowych zatrudnionych w strukturach tajnych policji oraz policji jawnych. Myślę, że wynik takich badań byłby wielce interesujący. Wróćmy jednak do Polski i naszych malarzy. Prócz tych, których stawiano za wzór kiczu złego smaku oraz w najlepszym razie zarzucano im anachroniczność i kult treści, byli również tacy, których zapomniano całkowicie. Zatrzymajmy się dziś na chwilę przy nich. Bronisława Richter-Janowska zmarła w Krakowie w roku 1953 w całkowitym zapomnieniu. Nikt nie interesował się jej obrazami ani nią samą. Nikt nie zorganizował pośmiertnej wystawy i nie ma się co dziwić. W 1953 roku nie można było spokojnie pokazać jej obrazów i drzeworytów, bo ludzie płakaliby na takiej wystawie ze wzruszenia. Cóż bowiem jest na tych obrazach? Sama artystka określiła swój artystyczny program jednym zdaniem. Co najważniejsze, jest to zdanie malarki prawdziwej, wrażliwej na formę i technikę, malarki, która ma za sobą dobrą szkołę pejzażu. Zdanie to starcza za całe wielostronicowe manifesty różnych awangardowych artystów i brzmi: ulubionym moim tematem jest czar dworu polskiego oraz problem oświetlenia słońcem i lampami. To wszystko. Temat i sposób opracowania w jednym zdaniu. Temat ten, co zrozumiałe, nie mógł podobać się ani awangardowym krytykom, nie mógł także podobać się krytykom lansującym socrealizm, którzy byli wprost spadkobiercami tych pierwszych lub wręcz były to te same osoby. Złudzeniem bowiem jest dualizm budowany wokół obrazów realistycznych złych, lansowanych w komunizmie oraz obrazów awangardowych, niezrozumiałych, które były rzekomo wyrazem triumfu wolnego ducha. To kłamstwo, to są tylko dwie strony tego samego medalu. Kim była Bronisława Richter-Janowska? Najprościej powiedzieć szwagierką Gabrieli Zapolskiej i to właściwie wyjaśnia wszystko. Należała do sporego przed I wojną światową kręgu artystów młodopolskich, którzy zgodnie z nazwą ruchu interesowali się młodością i Polską. Od swojej szwagierki i własnego brata różniła się jednak mocno, a to ze względu na jej stosunek do religii. Była po prostu osobą popadającą w dewocję, co nie zjednywało jej przyjaciół w krakowskim środowisku lekkoduchów. Oboje z bratem, wychowani w bardzo religijnym domu, wybrali dwie skrajne drogi życiowe, choć oboje zajmowali się malarstwem. Stanisław Janowski najpierw długo romansował z Zapolską, osobą wielce przychylną jego głęboko religijnej siostrze, a w końcu się z nią ożenił. Bronisława najpierw odrzuciła propozycję małżeństwa, którą złożył jej Ludwik Solski, rozwodnik i wychrzta, który miał zmienić wyznanie, by móc żenić się ponownie.
który musiał zmienić wyznanie, by móc żenić się ponownie. Potem wyszła za mąż za kolegę malarza Tadeusza Richtera, z którym rozwiodła się po 8 latach. Pomimo swojej postawy, ponad miarę stosownej wobec ówczesnej obyczajowości, nie znalazła Bronisława Richter-Janowska uznania w oczach mieszczańskiej publiczności. Jej szkoła malarska, założona w 1909 roku w Starym Sączu, okazała się nie do zaakceptowania przez lokalną społeczność. Chodziło rzecz jasna o malowanie z modela, czyli obecność w pracowni wraz z malarzami osób niekompletnie odzianych. Po kilku interwencjach w starostwie szkołę zamknięto. Od roku 1917 malarka mieszkała w Krakowie, a jej mieszkanie przy Dunajewskiej pełniło rolę salonu artystycznego. W okresie międzywojennym, w którym nie powstała ani jedna ważna realizacja architektoniczna nawiązująca do dworu lub pałacu w dawnym dobrym stylu, to jest straszna herezja, co teraz przeczytałem po prostu. To jest coś, za co pewnie parę osób by mnie zastrzeliło. Malarstwo Janowskiej święciło triumfy, nie tyle poprzez obecność na wystawach i w galeriach, nie tyle poprzez sukces finansowy, ale poprzez spopularyzowanie jej twórczości na pocztówkach. Wydawnictwo Salonu Malarzy Polskich w Krakowie wydało długą serię pocztówek z obrazami Janowskiej. Trudno określić, jak długą, ale na pocztówkach tych dokładnie widać, jakiej klasy artystką była Bronisława Richter-Janowska. I nie ma co się rozwodzić nad urodą tego malarstwa, nad jego kolorystyką, światłem i kompozycją, bo to zobaczy każdy, komu zechce się zajrzeć na jedną z internetowych aukcji i tam zakupić którąś z przedwojennych pocztówek. Nie jest to proste, ponieważ wbrew wszystkiemu popularność artystki jest bardzo duża. Pocztówki sprzedawane są w cenach dosyć umiarkowanych, ale bardzo trudno jest wygrać licytację, no chyba, że ktoś zaoferuje cenę wyraźnie wyższą od tych przyjętych na rynku kolekcjonerów widokówek. Źródłem tej popularności jest oczywiście to, co Bronisława Richter-Janowska przedstawiała na swoich obrazach. Polski dwór w promieniach słońca lub wnętrze tego dworu marowane szerokimi plamami czystych i mocnych kolorów. Właśnie dlatego ludzie kupują te kartki. Czynią to pewnie także ze względu na to, że nie stać ich na kupno obrazów, które co jakiś czas pojawiają się na aukcjach. Obrazy te wyraźnie różniące się jakością i klasą od innych wystawianych mają zwykle najniższe ceny. To się już zmieniło. Dodam Państwu tutaj przerwę. To się już wszystko zmieniło. Najniższe ceny. Wynika to oczywiście z faktu, że urobiona przez handlarzy, przepraszam panowie, ale nazywają was marszandami, to szczyt pretensjonalności. Tak więc urobiona przez handlarzy klientela, nie żadna grupa koneserów bynajmniej, ale klientela właśnie woli zapłacić 25 tysięcy za najgorszą nędzę podpisaną przez Jerzego Nowosielskiego i nigdy nie zapłaci 3 tysięcy za obraz Janowskiej. A jeśli to zrobi, to na pewno nie z przyczyn, o których tutaj rozmawiamy. Pozostali więc tylko kolekcjonerzy widokówek, którzy bronią pamięci wielkiej artystki, wyrywając sobie z rąk groszowe niegdyś reprodukcje jej dzieł, prezentowane w formatach miniaturowych, jakże łatwych do przechowania lub, co o wiele ważniejsze, do wyniesienia z płonącego domu. Tak się złożyło szczęśliwie, że w okolicach Żyrardowa mieszkali przez pewien czas dwaj malarze wybitni. Jeden z nich zyskał sławę w kraju i za granicą, drugi został całkowicie zapomniany. Twórczość pierwszego cechuje duża dynamika, drugi realizował się raczej w nastrojowych pejzażach. Pierwszy malował Polskę, Ukrainę, ludzi, konie, targi, powozy i karczmy pełne pijanych chłopów, a drugi właściwie tylko przestrzeń oraz osadzone w niej punkty. Człowieka, brzozę, chatę, gęś. Ten pierwszy to Józef Chełmoński, drugi zaś to Józef Rapacki. Ten pierwszy przypominał proroka z długą brodą w surducie i buczach z cholewami, ten drugi zaś urzędnika prowincjonalnej poczty. Na jednym z nielicznych pozostałych po artyście wizerunków widzimy starszego pana w śmiesznych spodniach kratkę i naciśniętym aż na czoło cylindrze. Jest trochę ociężały i chyba chory. Na pewno nie miał tyle, co Chełmoński, sił, które pozwalały mu podróżować, choćby tylko wędrować do upadłego po okolicznych lasach i łąkach. Józef Rapacki siedzi na ławeczce w parku i karmi bułką wróble. Uśmiecha się, ale jakoś tak krzywo i z wyraźnym trudem. Takim musimy go zapamiętać, bo nie mamy innego wyjścia. Nikt, kto popatrzy na ten portret, nie mógłby przypuścić, że panów to jeden z najlepszych pejzażystów w Polsce. Nie na tyle sławny jednak, by dorównać popularnością Chełmońskiego. Ślepi i niewrażliwi powiedzieliby pewnie, że na tych obrazach Rapackiego nic nie ma. Że są puste i nie opowiadają żadnej historii. To dziwne, ale takich argumentów używają zwykle ci, dla których Bogiem jest jakiś Dubuffet czy inny oszust. One z pozoru takie są. Ulubionym bowiem motywem Rapackiego była przestrzeń pomiędzy jego domem i ogrodem, a horyzontem, który wyznaczała daleka linia lasu. Lasu we wsi Olszanka pod Żyrardowem. Malował także drogę prowadzącą z Olszanki do Woli Pękoszewskiej, gdzie mieszkali jego znajomi państwo górscy i ich córka Pija, również malarka. Wspomnienia są Pii Górskiej. To, co widać po obydwu stronach tej drogi, brzozowe zagajniki, kaczeńce na podmokłych łąkach, pastuszków i gęsi, było tematem spokojnego i wyciszonego malarstwa Józefa Rapackiego.
Nie chcę się tutaj rozwodzić nad urokami zwyczajności i swojskości, choć tytuły dwóch najsłynniejszych cykli obrazów wręcz do tego zachęcają. Z mazowieckiej ziemi, wokół mojej siedziby. To wymarzony wprost pretekst do szyderstw i kpinek w najlepszym, znanym nam od lat stylu. Tyle, że nikt się na owe kpinki nie zdobył, lekceważąc te obrazy ich autora do końca. Józef Rapocki nie istnieje w niczyjej świadomości. Nie mają o nim żadnej wiedzy mieszkańcy okolic, w których żył. Nikt nie pamięta, w którym miejscu na cmentarzu w Puszczy Mariańskiej znajduje się jego grób. Józef Rapocki zajął się bowiem, być może nieświadomie lub nie do końca świadomie, dokumentacją pejzażu. W dodatku pejzażu polskiego, który tak wyraźnie zmienił się po przybyciu w te strony żołnierzy niemieckich w roku 1914. Znalazło to odbicie w twórczości Rapackiego. Powstał wtedy cykl pod tytułem Prusak w Polsce, którego tematem jest dewastacja kraju przez armię niemiecką. Włączając w to oczywiście dewastację przyrody, szczególnie zaś wycinanie pielęgnowanych od stuleci lasów. Patrząc na te pejzaże, które wcale się przecież od początku XX wieku nie zmieniły, mam pewność, że istotą tego malarstwa, jego ciężarem gatunkowym było właśnie przechowanie dla nas wiedzy o tym, jakże mało, zmieniającym się pejzażu, o trwałości. Nie ma już gdzie obejrzeć w naturze orki na Ukrainie, a i dziewczęta nie noszą tam już takich strojów, jak to pokazywał nam Chełmoński. A droga do Woli Pękoszewskiej i skraj Brzeźniaka, na którym stał wiejski chłopiec z koszykiem grzybów, istnieje nadal i my sami możemy gdzieś tam stanąć, żeby zobaczyć to samo, co chciał zachować dla nas Rapacki. Jeśli ktoś jeszcze dziś oddaje się takim zapomnianym rozrywkom jak odwiedziny muzeów, może zajrzeć do jednego z nich, do Żyrardowskiego Muzeum Mazowsza Zachodniego, gdzie wiszą zapomniane całkowicie obrazy Józefa Rapackiego. Podobnie jak Bronisława Rychter-Janowska, Rapacki miał to szczęście, że zainteresowało się nim przed wojną wydawnictwo Salonu Malarzy Polskich. Kartki z jego pejzażami są dostępne na aukcjach internetowych. Kupić je jest jednak równie trudno jak reprodukcji Janowskiej. Chętnych jest zbyt wielu. Powód jest ten sam, co w poprzednim przypadku. Wielkie zainteresowanie Polską, o której pamiętają dzisiaj tylko anonimowi kolekcjonerzy widokówek. Nie wiem, czy to wystarczy, by zachować pamięć. Na wszelki wypadek kupiłem sobie kilka tych kartek. Proszę Państwa, trochę się to wszystko zmieniło, dlatego że Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk wydał wspomnienia Bronisławy Rychter-Janowskiej, wydał, ale nie wznowił. One się sprzedały już parę lat temu. Na Allegro dostępne są w horrendalnych cenach. W horrendalnych cenach, powyżej 300 zł. Oni tego w żaden sposób nie wznowią. Ja nie mogę tego wydać, bo nie upłynęło 70 lat od śmierci autorki. Poza tym no, ktoś, kto przygotował te wspomnienia do druku, ma do nich jakieś tam prawa. Trzeba by było coś negocjować. Na razie nie ma takiej możliwości. Z tym nikt mi nie pozwoli tego wydać. Okropna okładka. Zrobić okładkę wspomnień malarki kolorystki na brązowo i jej fotografię jakby żałobną w brązowej sukni, na to trzeba wpaść. To po prostu, to zrobił historyk sztuki na pewno. To są ludzie z istoty wrodzy sztuce, którzy są, istnieją po to, żeby tę sztukę dewastować. No ale jak powiedziałem, malarze, pejzażyści bardzo mnie lubią za ten tekst i pan Józef Panfil, który czasem się do mnie odzywa i zaprasza mnie na różne swoje wernisaże, na które przeważnie nie jeżdżę, bo nie mam czasu, pozdrawiam pana Józefa, mówi, że ja oceniam te obrazy w Żyrardowie no tak jak historyk sztuki, prawda, i laik tak naprawdę. Natomiast pan Józef, który jest fachurą od malowania i żyje z malarstwa, mówi, że są w ogóle mistrzowskie, że są znakomite. Więc ja się, opierając się na opinii malarza zawodowego Józefa Panfila, zachęcam Państwa do odwiedzenia tego muzeum. Bardzo dziękuję. Do widzenia, do usłyszenia, do następnego razu.